O, jest! Ty, dobra, mamy. Są wszystkie drzemy wypisane. Okej. No to zobaczmy, jak wyglądają te serca. Transmutuj Malignance into Vengeance, okej. I są cztery typy. Vicious Heart, Offensive Power, czerwone. Brutal Heart, Defensive Power, niebieskie. Devious Heart, Utility, różowe. I Wrathful, Super Power, zielone. Okej. Jak się tworzy, no to wchodzisz do dungeona. Albo chyba nawet nie tylko do dungeona. I pojawia się serce, aktywuje, że zabijasz moby i z niego to wylatuje. I one nie są przywiązane do klasy. Twoje krytyki wywołują efekt elektryczności, który zadaje damage. Co 5 sekund, jeżeli twoje życie jest powyżej 60%, twoje core skille kosztują życie zamiast primary resource'a. I skille w ten sposób konsumując twoje życie zadają od 10 do 20% więcej damage'a. Ale fajne! Ty, ten jest świetny! Ale to jest napisane, że występuje w World Tier 3, ale to rozumiem, że od trzeciego. Ten jest świetny. Mega mi się podoba, uwielbiam takie rzeczy. Dostajesz 40 do 60% Critical Strike Damage'a. Oho. Czyli zadajesz od 40 do 60% więcej Critical Strike Damage'a, ale twoje niekryty zadają od 20 do 15% mniej Damage'a. Idzie w stronę Diablo 3. Dostajesz 10% generacji bariery i leczysz się posiadając barierę. Mech, totalne. 10 do 20% damage'a, które otrzymujesz, jest supresowane, czyli że jest totalnie redukowane. Pytanie, co znaczy supres w Diablo 4? Czyli jest całkiem możliwe, że po prostu otrzymujesz 20% mniej damage'a. Jeżeli użyjesz defensywnej umiejętności, Subterfuge, to jest chyba zanurzenie jakieś, to pewnie chodzi o tego smoke bombę na łotrze, albo skilla makabry, cały damage, który supresowałeś, wybucha wokół ciebie jako 250% damage'a. O kurde. Ale zadaje określoną ilość flat fire damage'a. Ty, aha, czyli ty nie redukujesz, tylko ty tak jakby część damage'u, który przyjmujesz, absorbujesz i on to potem może wybuchnąć. I za każdym razem, gdy używasz konkretnego skilla, to możesz to aktywować, ale nie aktywujesz procentu tego, co ty otrzymujesz, tylko masz flat damage? Tak jakbyś miał jakiś maksymalny flat damage? Też bardzo fajny dżem, mega mi się podoba, fajny jest. Te dwa dżemy są serio, to są giga fajne pomysły. To trochę wygląda jak legendarne notki z Poe, naprawdę. Pytanie, czy to zmieni gameplay? Odpowiadam wam, pewnie nie. Jesteś immune od 2 do 4 sekund, potem kiedy stracisz więcej niż 20% życia przy single hita, ale nie może się powtórzyć więcej. No dobra, to jest cheat death, taki bardzo tani. Otrzymujesz 40 do 50% mniej resource draining effectów. Resource draining effects? Ale to na tobie? Czy są postacie, które to mogą drenować? Ej, te patchnoty są w idiotyczny sposób napisane. Ale dostajesz 8% większy resource generation, to chyba na tobie są mniej efektywne. Zadajesz fire damage przeciwnikom wokół ciebie za każdym razem, gdy ściągasz z siebie efekt crowd controla. Po użyciu 150 lub 200 twojego resource'a, twój kolejny atak zestanuje. Co 20 killi, które wykonujesz, masz inny efekt. Masz 20% jasu, twoje korowe albo basicowe skille mają 15% szans na przywrócenie pełnego resource'a. Co 21 sekund otrzymujesz barierę, która absorbuje damage. To mega fajne. Też świetny ten gem. Twoje doty są zwiększone o 30 do 40% za każdy crowd control, który jest na targecie. Unstoppable moby i zestagerowani bossowie otrzymują 110 do 130% więcej damage'a z overtime efektów. Też fajne. Ale chyba doty nie są jakieś OP w D4. Krytyki i każdy kolejny damage, który zadajesz, jest absorbowany przez twój target i potem ten damage wybucha
Robiąc eksplozję. O kurde, ej, to jest giga fajne. Ej, jaki to jest fajny efekt. Czyli rzucasz kryta, za każdym razem, gdy skrytujesz moba, to ten kryt i cały kolejny damage od 2 do 4 sekund twój target absorbuje, czyli nie dostaje obrażeń, ale potem wybucha i każda sekunda trwania tego efektu zwiększa damage, który on sobie skumulował o 10%. Ale fajny gem. Mega mi się podoba. Bez kitu. Tylko nadal to chyba nie jest wystarczająco dużo, żeby uratować tą grę, ale to jest fajny, to jest naprawdę bardzo fajny efekt. Barbarzyńca, czyli są klasowe, okej. Barbarzyńca po wydaniu Furii w ciągu 2 sekund twój następny non-basic skill będzie miał większą szansę na kryta, Nuda Fest. Kiedy masz poniżej 60% życia, otrzymujesz więcej heala, Nuda Fest. Twoje skille mają szansę na knockdowna na enemisach. Nuda Fest. I szansa na zignorowanie otrzymywanego obrażenia. Nuda Fest. Twoje zabicia mają szansę na przyzwanie wilka, który będzie dla ciebie walczył przez 20 sekund. I dodatkowo dostajesz plus 3 wilki. Fajne. Fajne, może jakiś summoner druid, co nagle będzie miał 20 wilków? Jakbyś wystarczająco szybko zabijał, tylko jaki jest problem tego buildu? On się nie nadaje na bossing i on chce walczyć z jak największą ilością mobów w jak najkrótszym czasie. W Diablo 4 nie ma mobów. Kiedy jest od 8 do 13 przeciwników blisko, automatycznie otrzymujesz Cyclone Armor. Quality of Life. Fajne. Do 50 przeciwników daleko jest przyciąganych do ciebie, jeżeli aktywujesz ulta. Też fajny grab. Kiedy jesteś uderzony, zestanowany, sfrizowany albo oszołomiony, jest szansa, że otrzymasz efekt Grizzly. Ej, druidy i ma jak na razie chyba najfajniejsze zmiany. Nekromanta. Przechodzenie obok ciała automatycznie użyje na nim skill, który zużywa twoje zwłoki, ale zada mniejsze obrażenia. Fajne, autobomber! Ej, bez kitu te zmiany są dobre, nie? Ej, te dżemy są mega fajne! Tylko, że to nie uratuje gry, ale naprawdę te dżemy są, mają mega fajne efekty. Gdy jest przy najmniej 5 przeciwników obok ciebie, dostajesz aurę, która kasuje kersy Decreepify'a. Fajny quality of life. Wiecie, jaki jest problem? Te wszystkie rzeczy się powinny znaleźć w... To wszystko się powinno znaleźć w Paragon Boardach. To są fajne perki, które powinny być w Paragon Boardach, a nie, że możesz sobie wybrać 3 na całą postać. Naprawdę. Czemu te rzeczy... Znaczy, ja wam powiem, nie? Ja zadaję pytanie, czemu one nie są w Paragon Boardach. One najprawdopodobniej były w Paragon Boardach, tylko zostały usunięte pod pretekstem, ej, wiecie co? Wywalmy to i przynieśmy kilka rzeczy do pierwszego sezonu, żeby był content w pierwszym sezonie. Czy te Paragon Boardy są tak nudne, jakby te efekty, które są tutaj, były w Paragon Boardach, to te Paragon Boardy by miały jakieś fajne legendary notki, tam by było po co iść, a nie pod sam damage, nie? No przecież to są fajne notki. Lucky Hit ma szansę na sfirowanie przeciwnika i sfirowanie dostanę coś slowa, nie. Każdy minion drenuje od ciebie esencję na sekundę, ale zadaje zwiększony damage. With no minions, this bonus applies to you and drains 5 essence per second. Ale to, że ty wtedy od innych wysysasz? No bo to jest napisane... Gdy nie masz minionów, ten efekt jest aplikowany na ciebie i wysysa drains, nie you drain. Ty z siebie wysysasz. A może... Że ty dajesz na siebie bonus damage, ale ci się energię. Okej. Okay. Rogue. Na lucky hicie masz 20% szans na rzucenie 3 granatów. Też fajne, no. Jezu, dostajesz jakieś bonusowe skille, dostajesz jakieś bonusowe projectile. To jest to, co my chcemy widzieć w... To jest to, co my chcemy widzieć w fucking slashach. Za każdym razem, gdy Subterfuge'a używasz, to jest to chyba ten smoke bomb, coś takiego? Leave him behind and stop the decoy.
Shadow eksploduje, ok, nudy. Masz szansę na użycie twoich skillów, że chłopie znokbakują i zeslowują do dupy. Twoje ataki mają szansę na użycie wszystkich imbumentów, efektów przy 50% ich skuteczności. Mega fajne, dlaczego miałbyś z tego nie korzystać? Albo to jest kara, że wszystkie miniony zginęły i się odbiera 5 esencji na sekundę. A no i właśnie, widzisz, tego nie wiemy. To też tak może być. A może to jest tak, że jak nie masz minionów, to masz drain na 5 esencji na sekundę, ale masz zwiększony damage. Talrasha na soskę. Za każdy unikalny element damage'a, który zadałeś, o Jezu, przyklejony efekt z Diablo 3 z pierścienia. Chyba jest źle. Ale i tak to chyba będziesz chciał grać, bo jesteś w stanie to pogodzić na sosce. Po otrzymaniu elemental damage'a dostajesz resy. O Jezu, resy w tej grze. Ej, oni nienawidzą czarodziejki, oni... Jezu, jaka czarodziejka jest do dupy w tej grze. Chłopie, no barbarzyńca to dostał efekt taki, że wybucha? Barbarzyńca dostał efekt, że możesz stakować damage. Nie, to każdy ma, że możesz pokrycie stakować damage na przeciwniku, który potem wybucha w AOE. Brzmi mega dobrze. Bijesz moba, jakąś elitę i on nagle... PUM! Wybucha z całym pokojem, z całym damage'em, jakim na nim zestakowałeś. A czarodziejka dostajesz resy, które są bezużyteczne w tej grze na 5 sekund, stary. Gdy masz crowd controla, ma 20% szans, że nałożysz tego crowd controla na przeciwników. Twoje korowe skille, które wypuszczają pocisk, kosztują twoją całą manę, ale co każde 45 many, które zużyjesz, wypuszczasz dodatkowy pocisk o zwiększonym damage'u o 3%. Co? Ale to chyba o 3% za każdą manę zużytą? For every 45 extra mana consumed, you launch an additional projectile and the damage is increased by 3%. To nie jest by 3% per every mana point. Ej, oni to celowo robią? Czyli tak. Twoje główne skille, które wypuszczają projectile, wypuszczają co każde 35 dodatkowej many, wypuszczają dodatkowy projectile. Ile można mieć many na niej? Okej, okay, ja mam 100, masz docelowo 100, ale są rzeczy, które ci to zwiększają. Okej, okay. To załóżmy, że będziesz w stanie, ale poczekaj, no bo taki projectile normalny kosztuje 35 many. Więc 3 to jest już 105, to mając 105 many, 3 projectile jesteś w stanie wypuścić, tak? I one zadają 10% więcej damage'a, ale możesz puścić... Ej, to nie ma sensu. Chyba, że jest taki staw w tej grze, że twój fireball ma teraz splita na 3 i w połączeniu z tym staffem każdy będzie miał splita na 3 i nagle będziesz wypuszczał 9 fireballi. Jest taki staw unikalny w tej grze, nie? Że wiązki boskie przybijają? Nie. Czy to był taki... Czy to był aspekt taki? Coś jest takiego, nie? Coś takiego jest. Jest staw! Co trzecia kula ognia powoduje wystrzelenie 2 dodatkowych. Dobra, czyli nie. Chyba, że skoro będziesz za każdym razem puszczał jedną, która będzie 3, to będziesz zawsze puszczał 5 kul ognia. I może to będzie miało shotgun efekt na bossach i jak staniesz w bossie, przeceniam tę grę chyba, nie? Ej, dobra, muszę to sfarmić i zobaczyć, czy tak będzie działało, bo może jakiś build pod kulę ognia. Ej, dobra, to takie szybkie podsumowanie, no nie? Tak jak wcześniej mówiłem, uważam, że to jest fajna zmiana. Diablo 4 jest do dupy. Uważam, że ta gra jest tragiczna. Została wypuszczona w tragicznym stanie i Metacritic to teraz odwzorowuje, jak ludzie są zdenerwowani tym patchem. Te dżemy mają naprawdę fajne efekty. Naprawdę, naprawdę mają fajne efekty. Niektóre są totalnie nudne.
Czy to jest wystarczająco dużo, żeby uratować grę? Nie. Ale jeżeli te efekty z tych dżemów znalazłyby się w normalnych... Jak się odpala w tej grze? Paragon Boardy? Jeżeli te rzeczy znalazłyby się w Paragon Boardach i tu by było faktycznie po co iść i te kinotki nie wyglądałyby tak, że po ogłuszeniu pobliskich wrogów przywracasz 10 punktów many, tylko masz te dodatkowe efekty, to tutaj by było faktycznie po co iść. I mam bardzo duże wrażenie, że to jest zawartość, która została wycięta z tej gry. Że to były rzeczy, które były docelowo w Paragon Boardach. Bo one są fajne. I to są fajne stony. Czy to uratuje Diablo 4? Nie. Czy Diablo 4 będzie grywalne po tym patchu? Nie.